Dzień dobry, fizjoterapia Adam Markiewicz z tej strony. Dzisiaj tradycyjnie sobota popołudnie, skończyłem przyjmować dziś pacjentów i postanowiłem, że dzisiaj chciałbym się skupić i spróbować odpowiedzieć na niełatwe pytanie, dlatego będę trochę się tutaj posiłkował notatkami, ale też i pytaniami od pacjentów. I takim pytaniem, które często się pojawia, to jest pytanie, kiedy moje dziecko będzie chodzić? I teraz książkowo najczęściej opisuje się, że ten chód powinien wystąpić około roku. Natomiast trzeba Państwu wiedzieć, że dojście do tego trzeciego kamienia milowego, do tego najważniejszego kamienia milowego, czyli samodzielnego chodu, wymaga od dziecka wiele trudu, wymaga wielu ćwiczeń i czasem warto jest poczekać, a nie pionizować zbyt szybko dziecka. I teraz w mojej ocenie, w moim przekonaniu, ta droga wymagałaby oczywiście osiągnięcia pierwszych dwóch kamieni milowych, czyli prawidłowej kontroli głowy oraz osiągnięcia samodzielnej pozycji siedzącej. I dopiero z tego momentu możemy mówić o dalszej pionizacji. Dlaczego? Tak jesteśmy zbudowani, że samodzielny chód już bez podporu możliwe jest wtedy, kiedy napięcie mięśniowe jest w pełni kontrolowane przez ośrodkowy układ nerwowy, przez relacje głowy z tułowiem i w samym tułowiu. I oczywiście możliwym jest pionizacja, czyli wstanie z tułowia, który jest nieprzygotowany do tego, czy występują w nim pewne zaburzenia napięcia mięśniowego, ale okazuje się, że ten chód może i tak wystąpić później. To znaczy, że dziecko szybciej wstanie w jakimś wzorcu, ale samodzielne kroki będą postawione później. Więc przede wszystkim powinno się zwrócić uwagę już w tych pierwszych miesiącach życia dziecka na przyjmowanie pozycji na brzuchu. Z tej pozycji dziecko osiąga wysoki podpór, czyli dostymulowuje obręcz barkową. Potem przechodzi do pozycji czworaczej, gdzie buduje napięcie w obrębie obręczy biodrowej i tułowia. I potem siada. Jeżeli taka kolejność jest zachowana, mamy osiągniętą stabilność w siadzie i pozycję czworaczą. Dziecko może powoli przechodzić do wyższej pozycji, do wyższych pozycji, do klęków, do wspierania się na przedmiocie, o sofę, próbując osiągnąć pozycję dwunożną. I pozycję dwunożną, tą pierwszą osiągniętą, cechuje to, że muszą tutaj występować we względnej równowadze mięśnie zginające tułów i mięśnie prostujące. Co było ćwiczone przy przejściach z leżenia do siadu. Więc ta równowaga, osiągnięcie pewnej stabilności mięśniowej jest kluczowa dla przygotowania dziusia do przejścia do pozycji stojącej. Często obserwujemy taki wzorzec, który nie do końca nam się podoba, gdzie dziecko wstaje, wykorzystując tylko prostowniki, tylko hiperekstensję i tylko wyprost, i wtedy miednicę mamy w takim ustawieniu, gdzie nie mamy tak naprawdę aktywności tułowia i brzucha. I pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia samodzielnego chodu jest rzeczywiście spionizowanie się, osiągnięcie pozycji stojącej. Następnym elementem jest to, że dziecko próbuje się przemieszczać, asekurując się, podpierając się dwoma rączkami, będąc już w pozycji dwunożnej i krokiem dostawnym przemieszczając się dookoła
dookoła sofy, kanapy, stołka, krzesła. I w tej pozycji gruntuje się, to znaczy dociąża nogi, czyli uczy się, przenosząc ciężar ciała z nogi na nogę, że pewnej naprzemienności, którą wykorzysta później w chodzie. Jak długo to trwa od momentu wstania do opuszczenia się i zrobienia pierwszych samodzielnych kroków? Bardzo różnie, ale dziecko samo doskonale będzie wiedziało, kiedy jest ten czas, żeby zrobić te pierwsze kroki. I te pierwsze kroki różnią się bardzo od kroków wykonywanych przez osobę dorosłą, ponieważ dziecko uczy się przenoszenia ciężaru ciała i uczy się tak naprawdę wzorca przenoszenia ciężaru ciała, który opanowało wcześniej przez cały ten okres do momentu osiągnięcia pozycji spionizowanej. Czyli już przewracając się z pleców na brzuch, z brzucha na plecy, ćwiczyło wzorzec, w którym aktywnie wydłuża stronę, która przejmuje ciężar ciała i uczy się tego w pierwszej kolejności w pozycji spionizowanej, przemieszczając się krokiem dostawnym przy meblach, w asekuracji. I tutaj ważny moment, ponieważ na pewno rozwój samodzielnego chodu będzie utrudniony, jeżeli Państwo zastosujecie takie rzeczy jak chodzik, pchacz, czy różnego rodzaju wspomagacze chodu, które na pewno zaburzą równowagę mięśniową. Otóż każdy pchacz, jak balkonik, spowoduje wzmożenie napięcia mięśniowego w obręczy barkowej, w konsekwencji spowoduje obniżenie napięcia mięśniowego i wypchnięcie brzucha do przodu, co przesunie środek ciężkości do przodu i już później bez tego zabezpieczenia, bez tego wspomagania dziecko będzie miało trudność z utrzymaniem równowagi, może się przewracać. Oczywiście zdrowe dziecko sobie poradzi, natomiast znacząco spowoduje to opóźnienie wykonania samodzielnych kroków. Także tutaj od razu przestrzegam przed tym, żeby tego nie robić. Ale te pierwsze kroki, kiedy nasza pociecha odważy się je wykonać, będą krokami zupełnie innymi niż kroki dorosłego człowieka. Otóż ręce często będą uniesione w górze. To jest też pytanie, które często Państwo zadajecie, czy to jest prawidłowe. Góra ciała nie będzie pracować jednocześnie z przemieszczającymi się na przemian nogami do przodu. Zresztą w ogóle te pierwsze kroki nie zaczynają się od ruchu do przodu, tylko zaczynają się od ruchów bocznych, zgięcia bocznego tułowia i dziecko bocznie zgina tułów, obwodzi nogą, w taki sposób uczy się przenoszenia ciężaru ciała. I u osoby dorosłej ten wzorzec, który jest u dziecka w tym pierwszym okresie, kiedy dziecko uczy się chodzić, jest fizjologiczny, to u osoby dorosłej mógłby on świadczyć o pewnej dysfunkcji chodu i nie jest on wzorcem funkcjonalnym, może nam mówić o wystąpieniu pewnej choroby, w której przebiegu taki patologiczny wzorzec bocznego zgięcia tułowia występuje. U dzieci w tym pierwszym okresie jest on prawidłowy. Także często wysoko uniesione ręce, napięte plecy, troszeczkę puszczony brzuch do przodu. To są te pierwsze, tak wyglądają te pierwsze kroki malucha. I teraz bardzo obszernie dorastanie chodu opisał Sutherland w swoim studiu i wyróżnił takich 6 głównych czynników, które różnicują, czy cech, które różnicują chód osoby dorosłej, a od dziecka, które zaczyna chodzić. I przede wszystkim szerokość kroku, rozstaw, jest dużo większy u małych dzieci, które uczą się chodzić. Po drugie, długość kroku i jego szybkość jest mniejsza. I teraz jeżeli chodzi o szerokość kroku, to ona staje się w miarę zmniejszania się bocznego zgięcia tułowia mniejsza i w zasadzie można powiedzieć, że
tutaj pewną dojrzałość osiągamy pomiędzy drugim a czwartym rokiem życia. Natomiast długość kroku i szybkość, ta mniejsza szybkość u dziecka, i to jest cecha, która dorasta i tak naprawdę osiąga swoją dojrzałość dopiero około 15 roku życia w wieku rozwojowym. No i oczywiście dziecko nie idzie tak jak osoba dorosła, czyli zaczynając od pięty, tylko idzie całą stopą. Troszeczkę inaczej funkcjonują tutaj mięśnie, troszeczkę inaczej funkcjonują tutaj stawy kolanowe i skokowe, i to jest jak najbardziej poprawne. Chód z tym kontaktem początkowym pięty wystąpi później, już bardzo często przed drugim rokiem życia, ale pełna propulsja, pełna praca stopy to jest rzecz, która nie występuje w tych pierwszych krokach stawianych przez dziecko. Chód pierwszy czy później dojrzały zawsze dzielimy na dwie fazy, czyli na fazę podporową i fazę wymachu. Faza podporowa to jest ta, kiedy to noga wiodąca idzie do przodu, dotyka, czy styka się, czy piętą, czy całą stopą i przenosi ciężar ciała w trzech płaszczyznach, ale w kierunku do przodu. A faza wymachu to jest następująca po niej faza, kiedy przenosimy nogę nad powierzchnią podłoża do kolejnego kontaktu początkowego. U dzieci, w odróżnieniu od osób dorosłych, kończyna dolna w tej fazie właśnie wymachowej jest troszeczkę zrotowana do zewnątrz, natomiast już u osób dorosłych ta rotacja znacząco się zmniejsza, ale tutaj jest to również takim elementem, który buduje napięcie mięśniowe, troszeczkę wzmacnia napięcie mięśniowe w obrębie tłowia, czyli rotatory wewnętrzne pracują bardziej. I tutaj znów dojrzałość osiągamy, czyli przejście z rotacji wewnętrznej w tej fazie wymachu około czwartego roku życia. No i oczywiście w tych pierwszych krokach naszych maleństw nie mamy naprzemiennej pracy kończyn górnych z kończynami dolnymi. Tutaj zachodzi proces równoważenia napięcia mięśniowego pomiędzy górną częścią ciała a dolną, i ta integracja w osi cefalokaudalnej, można by powiedzieć, to też pieśń przyszłości, i ona dopiero około czwartego roku życia osiąga swoją dojrzałość. My w tych pierwszych krokach naszych pociech zwracamy uwagę właśnie na te rzeczy, czy one występują, czy w jaki sposób się rozwijają, jak dojrzewa ten chód, i takim czasem, w którym warto przyjrzeć się tym krokom, jest czas około 4 miesięcy od pierwszych kroków wykonanych przez dziecko. I od razu chcę Państwa uspokoić, że to nie jest tak, że im szybciej, tym lepiej. Tu liczy się pewna równowaga, pewne następstwo przyczynowo-skutkowe osiągania pozycji gotowości do chodu. I tak z wywiadu, kiedy przychodzą Państwo do nas do gabinetu, przychodzicie Państwo do mnie do gabinetu, staram się przyczynowo-skutkowo przeanalizować, jak wyglądał rozwój dziecka, oraz sprawdzić, czy dziecko jest już gotowe do przyjęcia pozycji dwunożnej. Czy sprawdzić, czy dziecko jest we wcześniejszym etapie w gotowości do przyjęcia czworaków. Tu możemy wykonać test obciążenia w czworakach, obciążenia obręczy górnej, obręczy dolnej, obręczy miedniczej, sprawdzić, czy dziecko jest w gotowości. Dzisiaj właśnie też był u mnie pacjent, zobaczycie Państwo wideo z tych ćwiczeń, który niespełna 10 miesięcy nie osiągał pozycji czworaczej, wykonując test obciążenia obręczy barkowej, obręczy miedniczej, bardzo szybko, w przeciągu 10 minut udało nam się osiągnąć pozycję czworaczą i udało nam się przy bardzo niewielkiej pomocy tego pacjenta skłonić do tego, żeby usiadł. Myślę, że usiądzie po tych ćwiczeniach, które dzisiaj pokazaliśmy, w przeciągu 2 tygodni
ponieważ tutaj też test obciążenia pozycji siedzącej wykazał bardzo fajną pozycję gotowości do utrzymania tej pozycji siedzącej. Jeżeli chodzi o pozycję stojącą, my znów możemy przeprowadzić test obciążenia kończyn górnych, taki, który wykonuję w gabinecie i sprawdzić, czy dziecko jest w gotowości do przyjęcia pozycji stojącej. Jeżeli jest w gotowości do przyjęcia pozycji stojącej, mówimy o tym rodzicom, co jest dla nich taką nadzieją na przyszłość i troszeczkę rozwiewa ich obawy. Natomiast kiedy zacznie chodzić? Więc to nie jest, odpowiedź nie jest taka prosta i wymaga, tak jak już mówiłem, uwzględnienia wielu różnych rzeczy, które na drodze do takiego swobodnego, spontanicznego chodu prowadzą, ale w obserwacji takiej na przestrzeni lat 15 mogę powiedzieć, że też tendencja do globalnego napięcia mięśniowego jest mniejsza i może być, te pierwsze kroki mogą być osiągnięte później. Światowa Organizacja Zdrowia WHO podaje, że powinny być do drugiego roku życia. To oczywiście jest późno, ale często przy różnych problemach z napięciem mięśniowym może być to później. I proszę Państwa, nie jest niczym złym, kiedy to będzie osiągnięte w 16 czy w 18 miesiącu życia, jeżeli będzie osiągnięte w sposób prawidłowy, w prawidłowych wzorcach ruchowych. Nie należy za tym gonić, a często oczywiście należy wspierać dziecko, czy jeżeli jest uzasadniona potrzeba do wdrożenia postępowania rehabilitacyjnego, my wdrażamy to postępowanie na celu normalizowania napięcia mięśniowego i przyjęcia pozycji gotowości do tych pierwszych kroków, ale nie staramy się wyręczyć dziecko w taki sposób, aby niejako niefizjologicznie ten chód wytworzyć, czyli chód taki, którego pożądamy, to chód z aktywnego tułowia na prawidłowym napięciu mięśniowym. Czy stosujemy tutaj pomoce? Czasem stosujemy pewne pomoce, rekwizyty, którymi wspomagamy się w ćwiczeniach, ale chcemy, żeby ten chód rzeczywiście był wykonany samodzielnie, bez pomocy. Czasem posiłkujemy się butami, ale butami o określonych parametrach. O tym powiem w osobnym materiale. Natomiast trzy takie nowe, najnowsze badania nad obuwiem dla dzieci czasem. Wiemy, że jeżeli podłoże jest bardzo twarde albo troszeczkę jest jednak niepewności w stawie skokowym, my możemy troszeczkę tą podeszwę dziecka wesprzeć butem i jeżeli to będzie but o określonych parametrach, to okazuje się, że my nie wpłyniemy znacząco na chód w taki sposób, że będziemy go utrudniać dziecku uzyskanie chodu. Troszkę możemy to poprawić. Wszystko w zależności od tego, jak dziecko toleruje samo obuwie, ale but o określonych parametrach nie wpływa znacząco na pierwsze kroki naszego dziecka. Oczywiście but, który będzie miał wysoką podeszwę albo będzie bardzo jakiś silikon zbudowany z bardzo takiej czepnej gumy, no on może rzeczywiście gdzieś utrudniać. Więc to but, który ma cienką podeszwę, pracujące przodostopie, objęcie pięty i cienka skórzana podeszwa, to nie wpłynie negatywnie na rozwój chodu naszego dziecka. Podsumowując, nie należy rwać włosów z głowy, jeżeli moje dziecko nie chodzi w 16 miesiącu roku życia, ale naprawdę można temu zapobiec, przychodząc do gabinetu fizjoterapeutycznego wcześniej, przygotowując do chodu, tak aby ten chód, bo dziecko poradzi sobie, zdrowe dziecko sobie poradzi, ale aby ten chód nie zaczął być budowany na złych podwalinach, na złym wzorcu wstawania, a o to możemy zadbać już dużo wcześniej. Także jeżeli macie Państwo pytania i chcecie je rozwiać u mnie w gabinecie, serdecznie zapraszam. Fizjoterapia Adam Markiewicz, pozdrawiam i udanego weekendu życzę. Do widzenia.